No test nie był łatwy. Momentami mieliśmy problemy i tak była taka runda, w której rzeczywiście już nie byliśmy na podium. Potem już było coraz lepiej. No i ostatnia tak naprawdę runda przed finałem zadecydowała chyba o naszym zwycięstwie, bo mieliśmy komplet pytań, odpowiedzi udzielonych poprawnie, a jednocześnie bardzo szybko, bo Agnieszka tak szybko naciskała te przyciski, jestem pod wrażeniem. Moja mama mi mówiła, jak tutaj jechałem, że daj lepiej tego pilota Agnieszka, ona tak szybko naciska, no i to się sprawdziło. Ale prawda jest taka, że wszyscy pamiętają, jak się zaczyna, jak się kończy, nieważne, co jest po środku. A zaczęliśmy jako pierwsi, skończyliśmy jako pierwsi, więc gratuluję, miałam wspaniałego partnera Aga, tutaj w duecie. Byłaś cudowna, naprawdę. Super, że udało się wygrać. Udało się Zawieziemy nam do fundacji. Cała ta kwota idzie na fundację Pasje dla ofiar wypadków komunikacyjnych. Mamy nadzieję, że pieniądze bardzo się przydadzą. A przy okazji myślę, że cały ten test i relacja w Telewizji Polskiej jest taką dużą dawką wiedzy i informacji dla wszystkich kierowców w naszym kraju.